Mamy dla Was zaszczyt zaprezentować polskie rasy podmyśliwskie. Zaczynamy od najcieńszej grupy w dniu dzisiejszym, czyli polskiego Daniela Myśliwskiego. Zapraszam wszystkich na ring. Ja pozwolę sobie przekazać mikrofon panu Ireneuszowi Wasilewskiemu, przewodniczącemu klubu polskiego Daniela Myśliwskiego, który powie nam kilka. Dzień dobry, panie Pierwsze doniesienia o łowach z psami gończymi w Polsce znajdujemy nawet w kronikach Gala Anonima. Natomiast w kronikach XIV wieku są już wzmianki o specjalnie hodowanych na królewskie łowach gałach. Etymologia słowa woda nie jest do końca jednoznaczna. Nazwy te różni autorzy wprowadzają do innych słów jedni od pogażowego umaszczenia, inni od słowa grać. Czyli można się charakterystycznie szczególnie trochę młodszy, można powiedzieć, przedstawiciel tej rasy, chociaż prawda jest taka, że przez pewien czas persy były hodowane łącznie pod jednym wzorcem i tak jak powiedziałem przed chwilą, w tym sensie, że wzorzec okazał pracowaną na bazie okarów katolika, czyli okarów polskich. Charakterystyczną cechą jest tak zwana stójka, czyli natychmiastowe zatrzymywanie się i usztywnienie ciała po zmieczeniu zwierzyny. Historia tej grupy sięga XVII stulecia. Psy wywodzą się prawdopodobnie z terenu Półwyspu Iberyjskiego. Pierwszym reprezentantem tej grupy, którego tutaj możemy zaprezentować, to jest, można powiedzieć, lord wśród wyżłów, czyli pointer. Jedna z ras psów zakwalifikowana do grupy wyżłów, sklasyfikowana w sekcji wyżłów brytyjskich, stanowi osobną podsekcję pointerów. Dokładne pochodzenie rasy nie jest do końca znane. Wiadomo, że pointer powstał w Wielkiej Brytanii. Przypuszcza się, że jego przodkami były legawce z Włoch, Hiszpanii oraz Portugalii, przywiezione na wyspy brytyjskie przez oficerów angielskich po zakończeniu hiszpańskiej wojny sukcesyjnej. Wyżów, który chcielibyśmy zaprezentować, to wyżeł niemiecki krótkowłosy. Bardzo popularna rasa zarówno w Niemczech, jak i w innych krajach naszego kontynentu. W Europie Środkowej i Wschodniej zdecydowanie najpopularniejszy z wyżów. Wykorzystywany głównie do wystawiania i aportowania ptactwa. Wyżeł niemiecki krótkowłosy jest jednym z niewielu ras w
wieżów nadających się także do pracy jako wieżą wszechstronnej. Kolejną rasą, którą chcielibyśmy zaprezentować, to wyżeł węgierski krótkowłosy, zaproszony. Rasa psów powstała z grupy wyżów zakwalifikowana, ale również do wyżów kontynentalnych. Rasa powstała w wyniku krzyżowania tureckich psów, żółtych psów myśliwskich z panterem i wyżem niemieckim krótkowłosem. Są to psy pojemne i łatwe do prowadzenia, wytrzymałe i odporne na upał i suszę. Generalnie to wszechstronny pies myśliwski zdolny do pracy w polu, w lesie i w wodzie. Mający typowe zdolności myśliwskie, doskonały węch, stanowczość w stójce, doskonałe aportowanie i determinację w trzymaniu się śladu. Kolejną rasą, którą chcielibyśmy Państwu zaprezentować, to dość rzadka rasa występująca u nas. Wyżeł z Auvergne, Prady de Auvergne, stara rasa obecna w prowincji Kampa od ponad dwóch wieków. Słynie ze swej skuteczności w polowaniu na słonki, bażanty, kurowatwy oraz maszki. Może pracować w każdych warunkach. Jedna z hipotez głosi, że wyżeł z Auvergne pochodził z rejonu masywu centralnego od dawnych wyżów francuskich, które rozwijały się w izolacji przez stulecia. Jego nazwa wywodzi się od regionu, w którym powstał, w Auvergne, gdzie przed 1814 rokiem były hodowane psy czarno-białe oraz czarno-białe i brązowo-białe. To dzwon! Przechodzimy w takim razie płynie do kolejnej grupy FC i grupy ósmej, czyli płochacze, spaniele, krytery, psy dowodne. Zaczniemy od jakże rzadkiej, a interesującej rasy, czyli Wachtelhund. Zapraszam serdecznie. Płochacz niemiecki. Prawszory płochacza znany był w Europie już we wczesnym średniowieczu, o czym świadczą dawne dokumenty malowidła. Jego pochodzenie owiane jest jednak tajemnicą. Jedna z teorii głosi, że wszystkie psy w typie spaniele zciera mają swoją kolebkę na wyspie Pirenejskiej. Podobnie zresztą jak grupa razem na polskie pochody. Nazwa Wachtelhund pojawia się na początku XVII wieku. Zapraszam teraz na ring Springer spaniela angielskiego. Starszych psów myśliwskich, których ślady odnaleźć można w historii sięgającym wczesnego średniowiecza. Pierwszy powszechnie funkcjonujący wzorzec Springer Spaniela Angielskiego powstał w 1902 roku. W 1910 natomiast rasa została już uznana przez English Kennel Club. Z kolei międzynarodowa rasa ekologiczna prowadziła Springer Spaniela Angielskiego w 1954 roku. Doskonale radzą sobie w lesie, jak i na lądzie, jak i w środowisku wodnym. Obecnie pełnią zwłaszcza rolę psów do towarzystwa. Doskonale sprawdzają się jako pomocy pracy, gdyż są niezwykłe, ale posłuszne. Ile idziesz? Chodzisz, wstajesz, idziesz. Dla doktora Romeolo to niewielki pies, blisko spotkany ze swoimi zawodnymi, o płatnej będzie nadal jeszcze reszkodowany do wyjątkowej pracy, mianowicie poszukiwania trufli. Pokryty długą, kręconą, pustą sierścią w odcieniach bieli, beżu i brązu. Łagodny, przyjazny wobec ludzi i zwierząt. Nadaje się nawet dla początkującego właściciela. Dla doktor Manioru to jeden z tygłapych psów domowy z pokrywanymi skórzami i tygłapymi skórami konstytucyjnymi. Z tymi urzędami łagodnych jest taki najwyższy zawodny, to obrazki, wieczorowy i barwę. Takie czworonogi były znane już w Indrusku, w świetnym wieku XVII roku. Stan wyglądającego jak ukresem i skutecznym na grupę Romeo w roku 1402. Zapraszam teraz na ring. Pokaż nam grupę przedstawicieli, pokaż wspaniale na niebieskich. Samo słowo Spanię pochodzi prawdopodobnie od nazwy Hiszpania, Hispana lub przymiotnika hiszpańskim Spanol. Psy w typie spaniela były popularne na terenie Francji, na Wyspach Brytyjskich, a zwłaszcza w Niemczech i Niderlandach, gdzie początkowo nazywano je ptasznikami, gdyż towarzyszyły sokolnikom. Ich zadaniem było wyszukiwanie i wypłoszenie zwierzęcy dla sokoła. Na bazie tych psów stworzono ówczesne i współczesne rasy spaniela i wyżu długowłosych. Plawka o retriever niezbyt popularna, ale bardzo ceniona. Już pod koniec XIX wieku w Wielkiej Brytanii Shirley rozpoczął hodowlę tej rasy. Aby uzyskać, pokrzyżował Nowofunlandy, Spaniele, Setele i Collie. W
tamtejszych czasach w lat był najpopularniejszym retrieverem. Kennel Club zarejestrował tą rasę, szanowni Państwo, już w 1898 roku, a w 1923 powstał pierwszy oficjalny wzorzec tej rasy. Na koniec, jako podsumowanie tego dzisiejszego pokazu, zaprosić wszystkich uczestników z psami do wspólnego zdjęcia. Targi się skończyły, a więc wracam już do domu. Zatrzymałem się na chwilkę na ciepłą herbatkę. Krótkie podsumowanie targów. Targi łowiectwa i wędkarstwa. Z łowiectwa było bardzo dużo wystawców i było co oglądać. Z wędkarstwa był tylko jeden wystawca, którego nawet nie nagrałem. Bardzo dużo ciekawych rzeczy, ale brakowało mi wystawców z bronią myśliwską. W ogóle ich nie było. No i też nie było, jak w poprzednich latach, wystaw trofeów myśliwskich. Ale to można pominąć. A teraz chcę Wam pokazać, co sobie kupiłem na tych targach. A więc tak, zakupiłem sobie 2-letnią prenumeratę braci łowieckiej. Kupiłem drewno stabilizowane na rękojeści do noży. Solniczkę i pieprzniczkę. Tu już mi się zagotowała woda na herbatę. Kończę na dziś, żegnam się z Wami i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Jeśli się podobało, dajcie komentarz, łapkę w górę i zapraszam na następny odcinek.